To jest bardzo poważna plama na honorze III RP, ponieważ jesteśmy w tej chwili jedynym państwem, który w żaden sposób tutaj w Europie Środkowej nie załatwiło tego problemu. Wszystkie inne w mniej lub bardziej sprawny sposób sobie z tym poradziły i w mniej lub bardziej sprawiedliwy. W Polsce tego tematu się unika. Ludzie pokrzywdzeni przez tak zwany haniebny, moim zdaniem, stalinowski dekret o reformie rolnej wydany przez PKWN do dzisiaj nie są w stanie odzyskać swoich majątków, nie są w stanie zdobyć rekompensaty za to mienie, które zostało im skradzione, są traktowani jak potencjalni przestępcy. Z tym musimy wyraźnie skończyć, więc ustawa reprywatyzacyjna jest konieczna, tym ludziom trzeba oddać to, co się im zrabowało. Polski nie można budować na fundamencie kradzieży założycielskiej. Tak nie zbuduje się państwa prawa. Co więcej, utrzymywanie nadal w mocy ustaleń PKWN-u powoduje to, że nikt w Polsce nie będzie chciał się bogacić, bo kto dziś będzie ryzykował w państwie bezprawia, w państwie, w którym nie jest szanowane prawo własności, to, żeby budować jakikolwiek majątek.